Drop zone to the block's gone. Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Tekken na 7. Jak wiecie, dostaliśmy trailer, główny trailer oraz patch notes, czyli zmiany dotyczące Tekkena postaci w sezonie trzecim. Sezon trzeci, jeżeli dobrze pamiętam, bodajże rozpocznie się 9 września, a 10 chyba season pass trzeci, czyli pojawi się Zafina. A te wszystkie zmiany powinny być 9 września. Jeżeli się mylę, to będzie wszystko 10. W każdym razie 9 albo 10 wszystko nam się pojawi. Zmiany dla postaci, czyli ruchy i tak dalej, paski życia, jakieś systemowe rzeczy, to wszystko jest darmowe. A season pass to będzie płatny i będzie dawał chociażby Zafinę, późniejsze postacie i tak dalej, i tak dalej. Także te główne zmiany systemowe i zmiany w postaciach, nowe ruchy, nowe właściwości, to jest update darmowy dla wszystkich, żeby nie było. Także w dzisiejszym filmie chciałem omówić zmiany Briana. Jak wiecie, najdłużej gram Brianem. Moja raczej główna postać od zawsze to jest właśnie Brian. I chciałem omówić troszeczkę jego patch notes, czyli te zmiany, bo dostał solidne buffy i może być naprawdę koszącą postacią i mam nadzieję, że sam Ni wróci do niego przynajmniej na jakiś czas turniejowo. Także odpalam patch notes, przejedziemy sobie po kolei, co tam mają, i odpaliłem też grę w tle, także zobaczymy jakąś może demonstrację czy coś w tym stylu. W każdym razie, zaczynając. Zmiany. During Rage, back 1 plus 2, tył 1 plus 2, czyli to jest jego Rage Drive. I mamy co? Fixed an issue in which the move could not be performed when input as during Rage, forward neutral or while running. Czyli w skrócie mówiąc, były problemy, że podbiegaliśmy do przeciwnika i robiliśmy Rage Drive. Także tego typu rzeczy, to bardziej coś w stylu buga było. Tego typu rzeczy zostały naprawione. Zobaczmy, czy powiedzmy to zadziała. Okej, teraz zadziałało, ale no to są takie rzeczy, tak jak mówię, raczej takie małe bugi, które czasami się zdarzają i po prostu jest z tym problem, że na przykład po biegu Rage Drive nie działał, ale jak widzicie, teraz mi na przykład za każdym razem siada. I dużo postaci tego typu rzeczy dostało tego typu po prostu małe naprawy. Także to nie jest nic, powiedzmy, znaczącego. Kolejna sprawa. 1-4-2-1, tył 2-1 i tak dalej. Fixed an issue in which the timing at which during sidestep 1 plus 2 and during sidestep 3 plus 4 could be performed was faster. Ok, czyli to są po prostu naprawianie błędów tak naprawdę. Czyli jakieś ciosy po sidestepie na przykład mogą być szybciej wykonane, z tego co rozumiem, i tak dalej. I tego typu rzeczy. Także po prostu to jest kolejna taka mała jakby naprawa. To nie jest, można powiedzieć, zmiana, czy buff, czy nerf, tylko po prostu taka naprawa, wiadomo. Czasami jakieś dziwne rzeczy przy ciosach się dzieją, więc tutaj nie ma co się zbytnio za dużo rozwodzić. Kolejna rzecz. 2-3. Czyli to jest jego 10-klatkowa kara, jeżeli się nie mylę. Mamy 2, 3, 10 klatek i 1, 4. To są 10-klatkowe kary. 2, 3 wygląda w ten sposób. 26 damage'u razem, jak widzicie. I co tu mamy w tych patch notes'ach? Decrease the distance between the character and the opponent when the move hits. Czyli zmniejszyli dystans na trafieniu. Jeżeli trafimy przeciwnika, to przeciwnik jest bliżej nas, więc myślę, że to jest buff, ponieważ pressing możemy cisnąć, kiedy postać jest bliżej nas, przeciwnik jest bliżej nas, więc mamy po prostu bliżej przeciwnika, możemy dalej pressingować, tego typu rzeczy. Increase the lower range of the attack, czyli ciosy, pierwszy cios w tym stringu to jest high, troszeczkę ma obniżony tak jakby hitbox, z tego co rozumiem, więc pewnie będzie więcej po prostu, będzie bardziej consistent, będzie więcej trafiał. Czasami pewnie były błędy, że ten cios nie trafiał. Drugi hit. Decrease the distance between the character and the opponent when the move hits. Czyli coś takiego samego jak przy pierwszym ciosie, 2-3, w takiej odległości nas zostawia od postaci, czyli dosyć daleko, jak widzicie.
a będzie to po prostu zmniejszone, że postać będzie bliżej nas po trafieniu właśnie tym stringiem 2-3. Także fajna sprawa, buff jak najbardziej. 4-3-4. Czyli to jest kombinacja trzech kopniaków, bum, bum, bum. Trzeci cios może zostać naładowany, daje screw, jeżeli to jest w powietrzu. Ja za często, normalnie mamy Magic 4, trzeba robić dasha i wtedy combo, ale to jest ciężkie, szczególnie w meczu, pressing i tak, presja i tak dalej. To często ja robię i dużo osób robi 4-3 i potem powtarzamy i mamy full juggla, tak? Także to jest, powiedzmy, fajna sprawa, high mid. Spoko opcja po prostu do jakiegoś pressingu, 4-3, cyk, a jak wejdzie na counter hicie, to jeszcze lepiej, bo mamy normalne combo, nie ma żadnego problemu. A tutaj mamy jeszcze do tego zmiany, więc zobaczmy. Drugi hit, the move will now chain together, czyli drugi cios, z tego co rozumiem, się chainuje, czyli po prostu jest to combo. Jest to combo. Zobacz, ustawię przeciwnika w sumie, żeby miał guard all. Ok. Właśnie, patrzcie teraz. Drugi hit. The move will now chain together. Dokładnie. Czyli aktualnie w grze, sezon drugi, naciskam 4-3. Drugi cios jest zablokowany. Pierwszym dostaje, drugi jest zablokowany. Czyli to nie jest neutral. Neutral combo. Drugi cios jest blokowany, a według tego, co tam napisali, jeżeli dobrze rozumiem, to drugi cios, drugi kopniak, jeżeli trafimy pierwszym, drugi też będzie gwarantowany, jeżeli dobrze to zrozumiałem. Kolejna zmiana. Change the frame advantage upon hit from plus 4 to plus 2 frames. Czyli teraz, jeżeli trafimy drugim ciosem, to mamy plus 4, będziemy mieli plus 2, więc i buff, i nerf z jednej strony, ale ten nerf jest minimalny, bym powiedział, no bo i tak jesteśmy w końcu dwie klatki na plusie. I teraz trzeci hit. Shorten the recovery time after the move hits by 3 frames. Czyli jeżeli zrobimy całą, powiedzmy, kombinację, trzeci cios, jeżeli trafi, bum, 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 to po trzecim ciosie Brian wraca do neutralnej swojej pozycji, czyli recovery, czyli szybciej się, powiedzmy, tak jakby odnawia. 3 klatki szybciej, tak? Mieliśmy 3 klatki, tak, 3 klatki szybciej. Czyli bum, 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 trafiamy ostatnim atakiem. Brian może wykonywać swoje akcje ponownie 3 klatki szybciej, więc to jest fajna rzecz. Kolejny buff, super, 4-3-4, naprawdę fajny string, tak jak wam pokazywałem na counterhicie i tak dalej. Teraz jeszcze drugi cios będzie gwarantem, jak wejdzie pierwszy, więc fajna, fajna sprawa. Kolejna rzecz, dół dwójeczka, to jest taki łokieć midowy, czyli nie da się, jako że jest to łokieć, nie da się tego sperować chociażby. Mamy kontynuację, dół 2-3, tak to wygląda, nie jest to neutral oczywiście. Jeżeli drugi hit trafi na counter hicie, to mamy juggla. Teraz akurat nie poszło, ale z tego co wiem, jest juggle. Tak jest, bum, bum, bum. I mamy całe combo, wiadome, ale nie jest to neutral. Fajna sprawa, po prostu cios taki do połkowania, cyk, cyk, o, okej. Okay. Fajnie, do zatrzymania przeciwnika i co się z nim zmienia. Do dwójeczka, change the damage from 14 to 17, czyli zmiana damage'u, buff na damage. Z 14 damage'a zmienia się w 17, więc fajna sprawa. Change the frame advantage upon hit from plus 1 frame to plus 8. To jest gigantyczne. Gigantyczna zmiana. Na trafieniu z plus 1, czyli teraz trafiam Steve'a i mam plus 1 na trafieniu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi w klatkach, to obejrzyjcie filmik, który zrobiłem jakiś czas temu na moim kanale, jak działa frame data, albo wpiszecie na kanale moim frame data i na pewno znajdziecie. Plus 1 jest na trafieniu po dół dwójce, plus 1, a będziemy mieli plus 8. W skrócie, na przykład, jedynka, czyli zwykły punch, jest 10-klatkowy u większości postaci. Mając plus 1 tutaj, na dół dwójce aktualnie, to nasz kolejny ruch tak jakby jest o jedną klatkę krótszy, czyli w tym wypadku punch będzie 9-klatkowy. A jeżeli po tym ruchu będziemy mieli plus 8, no to sobie wyobraźcie, jak szybki, powiedzmy, punch będzie. To mniej więcej w skrócie tak działa frame data. W każdym razie z plus 1, czyli z przewagi jednoklatkowej, zrobi nam się przewaga 8-klatkowa. Więc to będzie cudowne, po prostu cudowna
rzecz, cudowny cios do pressingu, do robienia jakichś nawet frame trapów, setupów i tak dalej. Fajna, fajna, naprawdę duży, duży buff. I kolejna jeszcze zmiana, decrease the distance between the character and the opponent when the move hits. Czyli znowu pomniejszamy dystans, więc po trafieniu z łokcia postać przeciwnik będzie bliżej nas, więc znowu fajna sprawa, tak jak wcześniej wspominałem, łatwiejszy będzie pressing i tego typu rzeczy. Dół czwóreczka, buff, mamy buff, czyli znowu troszeczkę więcej damage'u, zamiast, to jest zwykły po prostu low, kopniak low, zamiast 11 damage'u będziemy mieli 13 damage'u, więc fajna sprawa, często używany low, chociażby na zakończenie rundy czy coś. Ok, opcja, mamy dół 1 plus 2, increase the moves reached. Dół 1 plus 2, co to mamy? Dół 1 plus 2 to jest coś takiego. No praktycznie nigdy tego nie używam, chyba że przypadkiem wcisnę. Także po prostu zasięg się tego zwiększy. Jak widzicie, Brian się też cofa podczas robienia tego ruchu. Więc teraz pewnie po prostu częściej będzie Brian ten trafiał. Jak widzicie, praktycznie stoję w Steve'ie i pierwszy hit nie trafia. Także no, fajny dodatek. Nie wiem, czy będą ludzie używać teraz tego ruchu, ale jest buff, jest super. Kolejna sprawa, dół 1 plus 2, 2, czyli wow, w życiu chyba tego ruchu nie wykonałem. Dół 1 plus 2, 2, increase the move's reach, czyli to samo powiększenie, powiększa się po prostu zasięg tego ataku. Pierwszy raz w życiu wam powiem, że zrobiłem ten ruch w życiu i tego nie używałem. Ale śmieszna sprawa. Okej. No w każdym razie dół, 1 plus 2, 2, coś takiego. I macie jakieś tam sobie combo, więc też zostanie powiększony zasięg. Jest buff i jest, także zaliczone. A kto będzie tego używał, jak, to zobaczymy. Tył jedynka, to jest obok 4-3-4, bym powiedział, oprócz dół dwójki 4-3-4, to tył jedynka to jest no jeden z takich mocniej jakby uderzających ciosów Briana. Dosyć wolny i tak dalej. I też mały buff dostanie. Zmieniono z przewagi na bloku z plus 3 klatek na plus 4 klatki. Także fajna, fajna sprawa. Ta jedna klatka na pewno w pro jakimś gamingu turniejowym dużo zmieni, podejrzewam. Ludzie wymyślą jakieś fajne setupy. Także na bloku, o właśnie, możecie sobie zobaczyć. Na bloku mamy teraz plus 3. Widzicie, jak Steve odlatuje. Mamy plus 3 klatki, a będziemy mieli plus 4 klatki. Także kolejny fajny buff. Tył jedynka jak najbardziej ok. Przód dwójka, czyli Mach Punch. Change the frame advantage when blocked from minus 10 frames to minus 8 frames. Czyli przód dwójka na bloku. Bardzo ciężko to było ukarać, tak czy inaczej. Już wam pokazuję. Zobaczcie, jaki to duży pushback jest. Bardzo ciężko to było ukarać. Chyba że przy ścianie, z tego co pamiętam. O tak, przy ścianie da radę to ukarać. No to i było to minus 10. No to teraz będzie minus 9. Także nawet przy ścianie tego nie możecie ukarać. To jest high, więc można kłócnąć. Ale będzie to bezpieczne i daje nam wall splata. Także fajna sprawa, mimo wszystko. Nawet przy ścianie będzie można więcej tego używać, bo w dystansie nie wiem, czy jest sposób w ogóle to ukarać. Nawet jak jest, czy było minus 10, nie wiem. Ale no na pewno za dużo osób nie próbuje tego karać, oprócz tego, że było to używane przy ścianie. A teraz będzie to bezpieczne, bo będzie minus 9 klatek, więc fajna sprawa. Shorten the recovery animation by one frame when the move hits. Czyli jeżeli kogoś trafimy tym ciosem, to jedną klatkę szybciej Brian ma recovery, czyli wraca do siebie, więc kolejny buff, szybciej Brian będzie mógł wykonywać swoje akcje. Teraz kolejna rzecz to jest back DF4 back, czyli kancelowanie ruchu. Teraz mamy shorten the recovery time by 4 frames. To jest bardzo fajna sprawa, często Naps tego używał czy coś. Normalnie tu mamy taki chunky low, bardzo mocny low, jest dosyć mocno karalny, z tego co pamiętam.
ale możecie to skancelować naciskając tył. I na przykład jest taki, takie setupy były robione, Naps robił czy ktokolwiek, cyk. Kancelowaliśmy to, gościu w tym momencie kucał, żeby zablokować tego loła i leciał orbital w zamian. Także było coś takiego, cyk i orbital i mieliśmy combo. Także teraz będzie jeszcze lepiej to działo, ponieważ ten ruch ma recovery o 4 klatki mniej, czyli po zrobieniu tego cancela, jak dobrze rozumiem, nasza postać 4 klatki szybciej po prostu tak jakby będzie mogła wykonywać ponownie swoje ruchy. Także fajna, mega fajna sprawa. Będzie po prostu szybciej można to tak jakby cancelować, o w ten sposób. QCB 2-4. Decrease the distance between the character and the opponent when the move hits. QCB 2-4 to jest mid-high. Jeżeli ktoś pod tym nie kłóca, to jest naprawdę super ruch. No, pro player praktycznie 100% pod tym kłócają, powiedzmy, pod drugim hitem. Można to dosyć mocno opóźniać, bardzo mocno. W kombosach jest to screw atak i tak dalej, i tak dalej. A teraz po prostu postać po trafieniu będzie na hicie bliżej nas, więc fajna sprawa. QCB 4. Zmiana damage'u z 21 na 23 to jeden z nielicznych mini nerfów. QCB 4 to jest jego ten soccer kick, tak? Jeżeli się nie mylę. W każdym razie ta wybitka, midowa wybitka, troszeczkę się po prostu damage zmniejszy. Mamy 21, a tam ile było napisane? A nie, zwiększy, okej. Okay. Sorry, źle przeczytałem, odwrotnie. Zwiększy się, czyli mamy kolejnego buffa. Zamiast 21 damage'u i kombosa będziemy mieli 23 damage'u na sam start. While crouching, DF 2-1. Na sam koniec mamy nowy ruch, do którego też chciałem troszeczkę się tutaj zwrócić, bo to jest ciekawa sprawa. DF w crouchu 2-1, czyli kucamy, tak jak robimy ten ruch, czyli full crouch, jeżeli rozumiem. Full crouch 4 to jest, to tutaj prawdopodobnie będzie full crouch 2-1. Czyli bum, 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 bum i będzie nowy ruch. I co jest w tym takiego fajnego? Po pierwsze, ten atak to jest screw atak, czyli w kombosach, jakichś kombosach, nie wiem jeszcze jak, ale będzie mógł być używany jako screw atak, to po pierwsze. Albo pewnie na counter hitie będzie od razu screw atak. No i co jest najciekawsze? Prawdopodobnie jest to nowa, bardzo dobra kara dla Briana, ale to się jeszcze okaże za kilka dni, kiedy już dostaniemy sezon trzeci. Dlaczego tak myślę? Ponieważ zobaczycie sobie filmik, już wam pokazuję filmik, na którym jest ten ruch pokazany. O, proszę bardzo. To jest cały trailer Season Passa, mamy pokazane nowe filmiki, każda postać dostaje nowy ruch. W zwolnionym tempie sobie to przeanalizujmy. Zaraz będzie u góry po lewej Brian. Bum, proszę bardzo. Steve wykona cios na bloku i po tym Brian go ukara. Cyk, low, bum, bum, DF 2-1. Widzieliście, po pierwsze jest to kara, po drugie wbija na ścianę. Podejrzewam, że po trzecie na counter hicie pewnie daje screw attack. W każdym razie w locie, już na Evolution, na trailerze, w locie daje screw attack. To wiemy, wbija na ścianę, tak jak mówiłem. I prawdopodobnie jest nową, bardzo dobrą karą. Bo jeżeli zobaczycie, tutaj Steve robi coś w stylu... Najpierw jest punch, ledwo go widać, bo dopiero się odpala filmik. Najpierw mamy punch na high, a później tego lowa. Zobaczcie na Steve'a. Punch i low. I mamy karę. Także już wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Dlatego wziąłem Steve'a, żeby to pokazać. Oczywiście tutaj mogę się mylić, nie jestem od tego ekspertem, ale wydaje mi się i z tego co słyszałem, jak ludzie mówili, że prawdopodobnie tak będzie, jak wspominam. Tył jedynka, tył jeden u Steve'a i dół dwójka. To jest prawdopodobnie ruch, który został użyty w tym trailerze. Bum, bum. Tył jedynka, dół dwójka. To jest prawdopodobnie ruch, który został użyty w trailerze. A jak sobie sprawdzimy, sprawdzimy sobie frame datę, co się okazuje. Frame data Steve'a.
Tył jedynka, dół dwójka, o ile to jest ten low, powtarzam, jest od minus 10 do minus 12. Załóżmy, że jest minus 11, kiedy to zablokujemy. To bardzo możliwe, że ten low nowy Briana będzie karą na minus 11 klatek. Brian miał bardzo duże problemy z karaniem, w sensie bardzo duże. Nie miał super kar przed wybitką, o tak, wybitki ma super, mamy Jetapera, mamy WS1, mamy Fishermana, dużo jest tych opcji, ale wcześniej to mieliśmy z WS-a WS4 albo marne kolanko. I teraz ten dwuhitowy nowy cios Briana albo będzie super, super nowym paniszem na 11 klatek, albo nawet może być na 12, z tego co kojarzę, kolanko WS3 według frame daty jest 12-klatkowe. To w każdym razie będziemy mieli lepszą karę. Dlaczego? Ponieważ mamy knockdown, czyli wywrotkę. Na counterhicie mamy screw attack, ale to nieważne, bo mówimy o karze. I jeżeli ukaramy, to możemy też wbić na ścianę, jak widzieliście. Po prostu knockdown, wyrzucamy gościa i pewnie damage też będzie większy niż to 18 damage'u z kolanka. Także albo to będzie nowa super kara na 11 klatek, albo nawet na 12 klatek, czyli powiedzmy może nam zastąpić kolano, bo będzie tak czy inaczej lepszą karą. Mówię, tutaj nie jestem ekspertem, mogę się mylić, jeżeli są eksperci, którzy myślą inaczej, albo może coś więcej wiecie, to powiedzcie. W każdym razie wygląda na to, że to będzie bardzo, bardzo dobra jakaś nowa kara dla Briana. Oprócz tego, że będzie to screw attack, pewnie pozmienia mu, nie wiem, nie znamy też właściwości ciosu, czy jest karalny, niekaralny i tak dalej, więc może będzie fajny normalnie w pressingu. W kombosach też się przyda i tego typu rzeczy, także naprawdę fajne rzeczy się tutaj zadzieją dla Briana. Podsumowując, praktycznie same buffy. Tył jedynka, super sprawa. Dół dwójka. Dół dwójka chyba jeden z największych buffów. Od plus 1 mamy plus 8 po dół dwójce. 3-4-3. Drugi cios będzie też neutralem. Mega sprawa. Także myślę, że zobaczymy o wiele więcej Brianów. Jimmy J. Tran, czyli Mr. Naps, na pewno mega się ucieszy, może Nii pogra Brianem, byłoby fajnie. No i co, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o mnie, mówię. A jeżeli coś wiecie więcej, jeżeli coś źle powiedziałem, to korygujcie mnie w komentarzach jak najbardziej, piszcie w komentarzach, co sądzicie o sezonie trzecim i tego typu rzeczy. I widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.